Narcyz może przejawiać dziwny tryb związany ze snem. Może to wyglądać w ten sposób, że w środku nocy wstaje i zabiera się za mycie okien, albo gotowanie, czy pieczenie ciasta. Albo na przykład zasiada do komputera i zaczyna grać swoją ulubioną grę. Potem idzie spać późną nocą, właściwie nad ranem, i może spać do południa. Potem wstaje i ogląda telewizję albo po prostu coś je. I tak pomija dzień. I potem znowu pod wieczór drzemka, potem jakaś kolacja, potem idzie spać, potem budzi się w środku nocy i znowu zabiera się za mycie okien, gotowanie, może pranie, pieczenie ciasta czy robienie sałatki. Albo po prostu za dnia pracuje, gotuje, sprząta, robi rzeczy takie codzienne, jak każdy inny, ale w nocy wstaje po kilka razy na papieroska, albo czyści okna, albo bierze się za gotowanie, za pranie, za sprzątanie, może za pieczenie ciasta. Rytm snu narcyza jest dość nieokreślony. Może też to zauważyliście.